powracamy do jakże przemiłego i ważnego tematu, tematu miłości i tematu szybkich randek. Wspominałyśmy już o szybkich randkach, o zasadach szybkiej randki. I tak sobie myślę, czy Wasze działania nie przypominają troszeczkę działań agencji matrymonialnej? Zdarzyło mi się, że ktoś tak powiedział, że możliwe, że to przypomina, ale tylko, że nasze spotkania polegają na tym, że my kojarzymy osoby. I one przychodzą na takie spotkania jakby w gronie osób, w gronie jakichś tam kolegów czy coś, i to jest inaczej. A agencja polega na tym, że te osoby są identyfikowane, zdjęcia, wszystko, a my tego nie robimy. My tylko wiemy, jak się osoba nazywa, i e-mail, i telefon, a reszta to już tylko na spotkaniu się odbywa, każdy widzi, tak samo ja poznaję te osoby, a w agencji działania, no wiadomo, jakie są. No właśnie, też mam takie wrażenie, że jak się przychodzi do agencji matrymonialnej i szuka się tej drugiej połowy, to faktycznie spisywane są te wszystkie wymogi tej drugiej osoby, tak? Jak ma wyglądać, cechy charakteru, i wtedy agencja zajmuje się tym, żeby tą osobę znaleźć. A w przypadku szybkiej randki po prostu wybieramy się, mamy możliwość, mamy tą pulę osób, która się pojawia o tej samej godzinie w klubie, i my mamy możliwość zadecydować, kto nam się może najbardziej spodoba, kto nam przypadnie do gustu. No właśnie, wspominałaś o tym, że nie wolno wymieniać się numerami podczas szybkiej randki, i o tym, że ty analizujesz te karty na samym końcu, na czym to polega, i potem odzwaniasz do wszystkich gości? Nie, ogólnie mamy program, który się zajmuje tym. Osoby, które w czasie randki wypełniają, każda osoba dostaje listę osób, jakie są obecne, imiona i kawałek nazwiska, żeby no, nikt nie wiedział, żeby nikt się nie znalazł na przykład na społecznościowym portalu, bo i takie osoby no, pewnie by no, sobie skojarzyły się. Wpisują rubryczkę tak albo nie, czy te osoby chcą się skontaktować jeszcze, chcą poznać czy nie. Ja potem je po spotkaniu zbieram, wpisuję dane i zaznaczam, co kogo się zaznaczył, i wtedy ten sam już widzi, kto się wzajemnie zaznaczy, i w ten czas wysyła maile do tych osób, i dostają one i telefony, i maile, i wtedy mogą się skontaktować z sobą. Czasem się zdarza, że po kilka dostają, bo tak się spodobały komuś, no a czasem się zdarza, no niestety, że nikt nikogo nie pozna, ale to nie jest strata. Zawsze jest następne spotkanie, zawsze można kogoś poznać na następnym. A czy to jest tak, że osoby, które już pojawiły się na jednym spotkaniu, przychodzą na kolejne? Oj tak, przychodzą. Wszyscy mówią, że jest fajnie, fajna atmosfera w klubie, i czasem niektórzy przychodzą na samego tego, żeby pobyć tutaj i w tym klubie, no i poznać kogoś. Doświadczyć czegoś nowego. Tak, właśnie. No, czasami komuś się nudzi w domu w niedzielę na przykład, nie ma planu, no to jest idealny sposób, żeby poznać nową osobę i fajnie spędzić czas, a nuż no, nie wiadomo, co tam się wydarzy. No właśnie, jakie są plusy i minusy szybkiej randki? Na pewno plusem jest to, że w ciągu 2 godzin mamy możliwość poznania tyle osób, poznania, nie wiem, przyjaciela, kolegi, dziewczyny, a minusem, no chyba, że mało czasu jest, żeby poznać, no da się poznać, ale no narzekają osoby, że za mało jednak, 7 minut jest niewystarczające, bo czasami jak rozmowa kogoś pochłonie, to zapomina o tym, że jednak... Gdybym jednym stoliczku chciałaby tak, się spędzić właśnie, te 2 godziny, tak, a nie tylko 7 minut. Właśnie, tak nie ma niestety. To wobec tego teraz już ostatnie pytanie, kiedy i gdzie odbędzie się najbliższe spotkanie? Najbliższe spotkanie zaplanowałam na 13 maja, to jest za 3 tygodnie, jest idealny termin, bo akurat po weekendzie majowym osoby są wypoczęte, będą miały ochotę poznać kogoś. Dużo energii. Właśnie, właśnie. I nasze spotkania odbywają się w klubie Czytelnia, to jest na Świętym Marcinie, Święty Marcin 69. Tam też i wszystkie na razie spotkania nasze się odbywają i mam nadzieję, że będą się nadal tam odbywać, bo osoby chwalą atmosferę, bo jest kameralnie, to jest nie aż tak duży klub, ale przyciąga swoim takim wewnętrznym klimatem, że no, osoby się fajnie czują, fajnie można porozmawiać, mimo jakiegoś tam zbędnego światła, są świeczki, jest fajnie romantycznie, jak to niektórzy powiedzieli. Romantycznie, czyli tak jak na randce, tak, prawdziwej właśnie, randce tak, powinno być. Właśnie. 13 maj to kolejne spotkanie, godzina 17. 17 jak zawsze, tak. No i teraz zapisy, czy możemy się zapisywać i w jaki sposób można się zapisać? Zapisy odbywają się na stronie www.speeddates.pl pod zakładką Poznań. Osoba jak się zapisze, to wtedy ja się przed spotkaniem skontaktuję z tą osobą, ale na razie ogranicza się tego do zapisania, a przed spotkaniem to już ja każdego informuję o tym, co tam powinno być, na którą godzinę, szczegóły, wszystko. Wszystko się zajmuję ja. I jeszcze na sam koniec, Patrycja, czy
Poznaniu jest wielu singli i czy oni faktycznie chcą i chętnie pojawiają się na tego typu spotkaniach, czy się tego nie wstydzą, że są singlami? Przed tym, jak zaczęłam tą pracę, też myślałam, że to jest taki jakby temat tabu, że ktoś jest singlem i idzie na szybkie randki, no to nie ma, jest taki jakiś wybrakowany czy coś, że nie umie poznać sam. Ale tak nie jest. Ja się przekonałam o tym, mimo to, że jestem singlem i też pewnie bym tam poszła, nawet jakbym nie pracowała tam, więc to nie ma żadnego powodu do wstydu, tylko do tego, że się odważył i ma ochotę poznać tyle osób, bo ja podziwiam osoby, które chcą i nie boją się przyjść, bo tutaj przychodzą tylko osoby takie śmiałe, przychodzą to osoby nieśmiałe, które pokonują jakąś swoją barierę, poznają nowych osób i to naprawdę podziwiam w tych osobach. Dziękuję Ci serdecznie za nasze spotkanie. Życzę oczywiście sukcesów z tymi kolejnymi spotkaniami, a my zapraszamy wszystkich poznaniaków na stronę www.speed-dates.pl. To jest właśnie ta strona szybkiej randki i tam proszę się zapisywać, tak jak Patrycja wspomniała, pod zakładką Poznań, a to najbliższe spotkanie już 13 maja. A my teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną i już za chwilę kolejni goście.